Brodnicki Szpital Powiatowy ma nową pracownię radiologiczną z nowoczesnym tomografem. Inwestycja o wartości 4 milionów złotych prawie w całości dofinansowana została z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przy wkładzie własnym szpitala 10 700 zł. Poprzednio 16-rzędówkę, to jest 80-rzędowy. Nowy tomograf o dużo wyższych parametrach technicznych zastąpił poprzedni, który wysłużył się podczas dużej liczby badań w trakcie działania w szpitalu oddziału covidowego. To jak porównanie syrenki z Mercedesem najnowszej klasy. Powiem szczerze, że ta technologia idzie tak do przodu, że trudno naprawdę nadążyć, ale to jest dobry dzień dla powiatu brodnickiego, dla szpitala brodnickiego, bo ta wstępna diagnoza w szpitalu uderzeniowym, jakim jest szpital brodnicki, jest potrzebna. Zarówno dla SOR-u, jak i też dla wszystkich pozostałych oddziałów, ale też i dla profilaktyki. Bo temu też zarówno tomograf, jak i rentgen dzisiaj oddane mają służyć. Nowy tomograf 80-rzędowy, 160-warstwowy pozwala na szybszą i dokładniejszą diagnostykę pacjenta. W porównaniu do poprzedniego aparatu, który miał tylko 16 rzędów, no to jest przepaść. Obecny aparat jest znacznie szybszy, znacznie dokładniejszy przy użyciu tej samej dawki promieniowania, a nawet i niższej. W wielu badaniach ta dawka jest znacznie niższa niż poprzedni aparat, a obrazy uzyskujemy lepsze. Podobnie nowy aparat rentgenowski nie potrzebuje już dużej dawki promieniowania, aby wykonać dokładne zdjęcie, co jest ważne szczególnie w przypadku pacjentów, którzy podczas leczenia muszą mieć wykonanych kilka zdjęć. Zakup nowego aparatu RTG możliwy był dzięki pozyskanym środkom finansowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,5 miliona złotych oraz wkładzie własnym szpitala w zakup w wysokości ponad 90 tysięcy złotych.